bardzo się cieszę, że jest Państwa tak dużo, to znaczy, że temat jest ważny i wywołuje emocje i pewne reakcje ze strony przedsiębiorców. Interpretacja przepisów wstecz i ściąganie tych należności po zmianie przepisów 5 lat do tyłu powodują, że firma przestaje istnieć, że firmy muszą się zamykać, a Polacy prowadzący działalność gospodarczą nie mają pewności prowadzenia tej działalności. Od początku rządu Platformy Obywatelskiej, gdy chciano zmienić jakąś interpretację, to po prostu wycofywano interpretację ogólną, wycofywano interpretacje indywidualne i ogłaszano jakąś nową interpretację i ona obowiązywała do przodu. Sytuacja ta zmieniła się jak pewnie jakiegoś uroczego wieczoru. Minister Kapica wpadł na pomysł, że to można inaczej. Tak? Upatrzył sobie do tego celu grupę szafiarzy, czyli tych, którzy montowali szafy. To jest kilkadziesiąt tysięcy małych firm w Polsce. I pobierali za to z montażem, to była reforma rządu PiS, 8% VAT. Minister uznał, że mieli interpretacje indywidualne, mieli interpretację ogólną, mieli dziesiątki kontroli z Urzędu Skarbowego, które stwierdzały, że dobrze rozliczają podatki, że dostawali do Funduszy Europejskiej zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. No ale Kapica sobie wymyślił, że zarobi na tym jakieś miliardy, nie wiadomo ile. No nie rozumiejąc po pierwsze dwóch rzeczy. Pierwszą rzecz, której nie zrozumiał, to taka, że jeżeli się McDonald'owi zabierze 100 milionów z miliarda, to on to przeżyje. Ale człowiek, który ma majątek, prowadzi małą firmę i ma majątek 1 000 000 złotych, a chce mu się zabrać 2 000 000 złotych, to się rzuci do gardła i będzie się bronił. I te kilkadziesiąt tysięcy ludzi zaczęło się bronić, bo nawet nie mieli z czego oddać. Oni nie pobierali po 23% tego VAT-u, oni pobierali po 8%. I wygrali tę wojnę. Wygrali tą wojnę, ale politycznie to był początek upadku Platformy Obywatelskiej. Dzisiejsza debata jest dobrym prognostykiem, że w Polsce będzie podobnie. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt klauzuli pewności prawa, która będzie o tym mówiła, że jeżeli przedsiębiorca zastosował się do interpretacji, która obowiązuje dzisiaj, to przy zmianie tej interpretacji zmieni swoją działalność, ale nie będzie karany za to stosowanie wstecz. Nie znam wszystkich problemów, jakie jest. Jak gdyby ta interpretacja wstecz sprawiała we wszystkich środowiskach biznesowych. Na pewno ja osobiście też to doświadczyłem po prostu i to burzy krew. To po prostu przedsiębiorca, który rozwija tę gospodarkę, rozwija ten kraj, dostaje przekonanie, że to państwo, które on buduje, nie chce, żeby on go budował, prawda? Czyli on, że politycy, posłowie, których przedsiębiorcy wybierają, nie chcą, żeby Polacy więcej zarabiali. No coś tu zgrzyta, coś tu nie gra. I dlatego taka rozmowa była bardzo potrzebna. Czasami urzędnik nie zdaje sobie sprawy, jak prawo komplikuje życie przedsiębiorców, a to przecież nie de facto ostatnio nie przedsiębiorców, tylko pracowników, tych, co najmniej zarabiają, no bo przecież przedsiębiorca po prostu, no jak to kiedyś rząd powiedział, się zawsze wyżywi, prawda? Natomiast jeżeli on zajmuje się rzeczami, które nie powinien, prawda? Wydaje pieniądze na adwokatów, na doradców, to nie ma na podwyżki dla pracowników. Nie rozwija się gospodarka. Każda strona się powinna trochę uderzyć w pierś. Jeśli po stronie urzędu, czy Ministerstwa Rozwoju, my na pewno również, i Ministerstwa Finansów, są jakieś niewłaściwe ruchy, a jest ich na pewno wiele, powinniśmy je położyć na stole, uderzyć się w pierś. Ale tak jak powiedziałem, przedsiębiorcy, a już polscy, którzy od 250 lat uczyli się, jak nie słuchać swojego własnego państwa albo omijać procedurę, są znakomici w tym, jak omijać procedury, w tym procedury podatkowe. Więc wypracowanie odpowiednich mechanizmów w takim tyglu dyskusji, debaty takiej jak ta i konstruktywnych propozycji, bo rozumiem, że Państwo macie też konstruktywne propozycje, tak? Są w naszym obopólnym interesie, żeby ten wzrost gospodarczy przyspieszyć. Ja bym sobie na pewno tego oczywiście życzył i od tego na pewno warunkiem od wyklarowania tych wszystkich podatkowo-proceduralno-formalno-administracyjnych, fiskalnych reguł
zależy to, czy ruszą mocniej te inwestycje do przodu, czy nie. Ta dyskusja dzisiaj z udziałem właśnie dużej grupy posłów, tych, którzy się gospodarką zajmują, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, no była bardzo dobrą, prawda, wymianą poglądów, pokazała, jak dużo problemów jeszcze jest do rozwiązania. Ona sprawia wrażenie, że w Polsce to nie ten, który myśli o rozwoju gospodarczym kraju, tworzy prawo, tylko doradcy podatkowi, prawnicy, żeby mieli jak najwięcej pracy, tylko że klient za to nie chce zapłacić. Kupując produkt, woli wybrać ten produkt chiński, który nie obarczony jest takimi dużymi kosztami.